AC Milan bezbramkowo zremisował z Lazio Rzym w pierwszym półfinałowym spotkaniu Pucharu Włoch. Mecz, co tu dużo mówić, nie porywał. Oba zespoły skupiły się raczej na tym, żeby nie stracić gola. Było dużo walki w środku pola, a niestety mało klarownych okazji. Krzysztof Piątek nie podtrzymał świetnej serii meczów ze strzelonym golem. Zatrzymał się na 5 bramkach rzędu. Co ciekawe, pierwszy raz od kiedy trafił do Milanu zagrał pełne 90 minut. Rewanż zostanie rozegrany dopiero za 2 miesiące, 24 kwietnia. Milan od samego początku spotkania grał defensywnie. Taka taktyka Gennaro Gattuso przełożyła się oczywiście na sytuacje strzeleckie Krzysztofa Piątka, a raczej ich brak. Polak dużo walczył ze środkowymi obrońcami Lazio. Praktycznie nie dostawał żadnych penetrujących prostopadłych podań. Mógł liczyć jedynie na długie piłki, które zazwyczaj przelatywały mu nad głową. A Kerby nie odstępował go nawet na minutę. Uniemożliwił mu grę. Dodatkowo Polak nie dostawał dobrych piłek od partnerów zespołu. Napisał serwis Calcio Mercato. La Gazzetta dello Sport oceniła występ Piątka na 6 w skali 1 do 10. Polski napastnik zaliczył bezbarwny występ. Był osamotniony. Po serii meczów ze strzelonym golem tym razem wróci do Mediolanu bez trafienia. Napisali dziennikarze renomowanej włoskiej gazety. Piątek przez całe spotkanie oddał tylko 2 strzały. Żaden nie był celny. Liczba jego podań też nie robi wrażenia. Zaledwie 12 z tego 8 celnych. Włoscy dziennikarze podkreślają, że statystyka Polaka pokazuje, że gra Milanu nadal kuleje. Gennaro Gattuso ma jeszcze wiele do poprawienia. A ostatnie wyniki i gole Piątka nieco zamazały rzeczywistość. Polski napastnik gola z Lazio nie strzelił, ale znalazł nową ofiarę. Chodzi oczywiście o Patryka Cutrone. Włoch po transferze reprezentanta Polski, co tu dużo mówić, ma wielki problem. 21-latek w tym sezonie strzelił 9 bramek i zaliczył 2 asysty w 31 spotkaniach. Był jednym z liderów Rossonerich, a w poprzednim sezonie był najlepszym napastnikiem w zespole. Teraz musi się pogodzić z rolą zmiennika Krzysztofa Piątka. To właśnie Patryk Cutrone najbardziej cierpi na tak zwanej piątkomanii. Od momentu transferu Piątka do Milanu reprezentant Włoch spędził na boisku łącznie zaledwie 154 minuty. Taki obrót spraw powoduje, że Cutrone zaczyna się niepokoić i szuka rozwiązania. Jego agent w rozmowie z dziennikarzami nie owijał w bawełnę. Patryk chce grać regularnie i jeśli nie będzie to możliwe w Mediolanie, latem pomyśli o zmianie klubu, powiedział agent Cutrone. Włoski napastnik wyceniany jest na około 40 milionów euro, a jego usługami zainteresowany jest najbardziej Atletico Madryt. Jak myślisz, Piątek wywalczy sobie na stałe miejsce w pierwszej 11 AC Milanu? Polak zostanie królem strzelców Serie A? Daj znać w komentarzu. Zanim przejdziemy do kolejnych tematów, chcę cię zaprosić na moją grupę Reprezentację Pitera. Postanowiłem ją reaktywować, więc najwyższa pora trochę ją rozruszać. Link masz na dole w opisie. Sprawdź, co tam się dzieje. Tak się składa, że w tym tygodniu obejrzymy dwukrotnie El Clasico. Nic tylko się cieszyć, bo mecze pomiędzy Realem i Barceloną zawsze elektryzują kibiców. Pierwsze starcie już dzisiaj o 21:00. Rewanż w Pucharze Króla. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1. No i teraz pytanie za 100 punktów. Kto dzisiaj będzie cieszył się z awansu do finału? Teoretycznie w lepszej sytuacji dzięki strzelonej bramce na wyjeździe są królewscy, ale nie oszukujmy się, losy awansu są absolutnie otwarte. Ba, w ostatnich klasykach Barcelona gra lepiej na wyjeździe niż u siebie. Bez wątpienia zawodnicy Realu będą musieli zwrócić baczną uwagę na Leo Messiego, który jest w genialnej formie. W tym sezonie nastukał już 33 gole w 32 spotkaniach, a w 7 ostatnich meczach strzelił aż 8 goli. Jest liderem klasyfikacji Złotego Buta. Argentyńczyk lubi też zdobywać bramki na stadionie Realu. Na Santiago Bernabeu strzelił łącznie 15 bramek. Dziennik Sport na dzisiejszej okładce napisał: Messi, twój ogród jest już gotowy. Hiszpańskie gazety zapowiadają dzisiejsze spotkanie jako starcie Messiego oraz Viniciusa. Oczywiście Brazylijczyk może w tym momencie jedynie czyścić buty 5-krotnemu zdobywcy złotej piłki, ale trzeba przyznać, że Vinicius w imponującym stylu wszedł do zespołu królewskich. Mimo młodego wieku ma naprawdę duży wpływ na grę Realu. Fakty są takie, że 18-letni Vinicius wygryzł ze składu samego Gareta Bale'a, czyli najdroższego piłkarza w historii Realu Madryt. W swoim debiutanckim sezonie do tej pory rozegrał 30 spotkań, w których strzelił 7 goli i zaliczył 13 asyst.
Uważam, że jak na 18-latka w takim klubie są to imponujące liczby. Bukmacherom ciężko jest wskazać faworyta dzisiejszego spotkania. Nieznacznie większe szanse dają Barcelonie. Ja typuję remis 1-1 i rzuty karne. A w nich myślę, że więcej szczęścia będzie miał jednak Real Madryt. Własny stadion przyniesie im to szczęście. A kto według ciebie awansuje do finału Pucharu Króla? Koniecznie napisz w komentarzu, jaki wynik i strzelców typujesz. Jeśli jesteś pełnoletni, to zachęcam cię do odebrania prezentu od sponsora kanału. 100 zł na start bez ryzyka. Link masz na dole w opisie. Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego Face'a, na grupę, wszystkie linki masz na dole w opisie. Zostaw łapkę dla zasięgu, zobacz moje inne materiały, za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko!